Witam wszystkich. Zaczynamy filmik o dopingu. Przede wszystkim chciałbym Wam podkreślić jedną rzecz, że nie namawiam do brania żadnych sterydów anabolicznych, żadnego rodzaju dopingu, jedynie ma to czysto charakter informacyjny, gdzie będę się posiłkował tutaj moimi notatkami, różnymi badaniami, tak? Więc chciałbym po prostu się na tym skupić i powiedzieć każdemu, kto zaczyna stosować jakikolwiek doping, jakiekolwiek środki, żeby wiedział, z czym to się je, jakie ma skutki uboczne i no i czy warto, czy gra jest warta świeczki przede wszystkim, nie? Więc tak, ogólnie za doping uważa się metody medyczne, potencjalnie szkodliwe dla zdrowia, które zostały zabronione. Co to znaczy zostały zabronione? Są na liście środków antydopingowych WADA. Ta lista jest bardzo długa. Tam mamy bardzo dużo środków, bardzo dużo substancji, chociażby coś takiego jak pseudoefedryna, która jest w wielu lekach, które używamy chociażby przy kaszlu, tak, w syropach czy w tabletkach. Czasami mamy, z tego co pamiętam, ibuprofen. Ibuprofen też był na liście środków antydopingujących, na liście środków dopingujących. Więc tak, no taką ciekawostką na przykład w łucznictwie stosowanie alkoholu do 2018 roku było jako doping, więc jak przyszliście na lekkiej bombie, no to niestety, ale jak sprawdzili Was alkomatem, to automatycznie był problem, bo dostawaliście kary bądź zawieszenia. Więc tak jak widzicie, no wiele jest takich środków, niektóre są powiedzmy bardzo szkodliwe, niektóre mniej szkodliwe i postaram się Wam to wytłumaczyć, tak? Mamy różne rodzaje dopingu, tak? Doping jest farmakologiczny, czyli sterydy anaboliczne różnego rodzaju, to będę Wam później mówić, dlatego że to będzie główny nasz temat, głównie skupimy się na sterydach anabolicznych, reszta rodzajów dopingu nie będzie nas za bardzo tutaj interesować, nie? Ale mamy jeszcze podział na hormony pobudzające wzrost erytrocytów, czyli erytropoietyna, zwiększa ilość czerwonych krwinek. Co to oznacza? To znaczy, że mamy większą wydolność i większą wytrzymałość, tak? W sportach wytrzymałościowych erytropoietyna bardzo często jest stosowana. Mamy stymulanty pobudzające, okresowo zwiększające wydolność, takie jak na przykład amfetamina, ekstazji, czy modafinil nawet. Jest na liście środków dopingujących, każdego rodzaju przede wszystkim narkotyki, tak, opioidy, więc nawet marihuana jest na liście środków dopingujących, więc jeśli cokolwiek z tych środków zażyjecie, no to jeśli przyjdzie kontrola antydopingowa, to jesteśmy, mówiąc brzydko, w dupie. Tak, mamy doping też fizjologiczny, to jest druga forma dopingu, to są na przykład transfuzje krwi. Tak, często stosowane na przykład w kolarstwie, gdzie no bardzo często zdarzało się, że kolarze sobie przetaczali krew, przez co mamy większą ilość czerwonych krwinek, co powoduje lepszą wydolność, lepszą wytrzymałość, nie? Doping genetyczny też jest stosowany. Tutaj już mamy modyfikacje genetyczne, gdzie no powiedzmy sobie na dzień dzisiejszy jest to niewykrywalne, a bardzo często stosowane. No i no powiedzmy sobie, to jest przyszłość dopingu, tak? Przyszłość dopingu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać za kilka lat. No ale na tym się nie będziemy skupiać, tak? Przede wszystkim skupmy się na sterydach anabolicznych. Więc mamy tutaj punkcik numer 3, tak? Punktów mamy 10. Przy punkcie trzecim mamy zdrowie. Przede wszystkim jakie jest działanie sterydów anabolicznych, a głównie testosteronu. Działanie jest anaboliczne, tak? Utrzymuje gęstość krwi, wspomaga wzrost mięśni i przyspiesza regenerację po kontuzji. Są te plusy oczywiście. Są też działania androgenne. Androgenne to jest to, że testosteron rozwija i utrzymuje cechy męskie, takie jak penis, jądra, masa mięśniowa, głęboki głos, zarost, więc kobiety stosujące doping pod postacią na przykład testosteronu, no niestety będą miały też te męskie cechy, bo testosteron u kobiet jest, ale jest w bardzo małych ilościach, w bardzo małych dawkach, takich, żeby po prostu nie wdrażać tych cech męskich do naszego organizmu, do ich organizmu, tak, kobiet. Więc no, tak jak mówię,
No niestety, ale jest to stosowane, no i tak jak mówię, no skutki uboczne są solidne, tak, jeśli chodzi o kobiety. Jeśli chodzi o skutki uboczne, psychiczne też są, tak, czyli agresja, drażliwość, różnego rodzaju urojenia, tak, też mogą być niestety spowodowane środkami anabolicznymi. Mamy coś takiego jak tutaj... Fajny jest też wątek, gdzie opisują testosteron, tak, że stosuje się go do przyspieszenia rozwoju płciowego chłopców, u których ten rozwój jest zdecydowanie opóźniony. Sporadycznie hormon jest podawany także w niektórych nowotworach niszczących kości, na przykład szpiczakach. Podobnie jest przy zaburzeniach tempa wzrostu u dzieci, ponieważ sterydy anaboliczne, zwłaszcza testosteron, wpływają na podniesienie nastroju. Coraz częściej rozpatruje się stosowanie u osób nieuleczalnie chorych, by poprawić jakość ich życia. Więc tak jak widzicie, no stosuje się po prostu te środki, ale no tak jak mówię, trzeba uważać, wiedzieć jak i pod przede wszystkim jakimś nadzorem, jeśli już ktokolwiek się decyduje na coś takiego, tak? Teraz skutki uboczne, które na przykład po anabolikach mogą być, tak? To jest trądzik, zatrzymywanie wody w organizmie, trudności lub ból podczas oddawania moczu, ginekomastia, zwiększona liczba czerwonych krwinek, tak, niższy poziom dobrego cholesterolu i wyższy poziom złego, tak, wzrost lub wypadanie włosów, mała liczba plemników, niepłodność, zmiany w libido, tak, problemy sercowo-naczyniowe, co tu jeszcze mamy, problemy z wątrobą, zerwane ścięgna podczas z powodu degeneracji kolagenu, wbrew pozorom, tak, osteoporozy i utraty masy kostnej, dlatego że sterydy wpływają na metabolizm wapnia i witaminy D. U mężczyzn może dojść do zmniejszenia jąder, bezpłodności, no i tej ginekomastii, o której mówiłem. Kobiety mogą doświadczyć zmiany w cyklu menstruacyjnym, pogłębienie barwy głosu, wydłużenie łechtaczki, zwiększenie owłosienia twarzy i ciała, zmniejszenie piersi, zwiększenie popędu seksualnego, to akurat plus. Ale no tak jak mówię, no takie rzeczy się zdarzają, tak. Istnieje też ryzyko wystąpienia chociażby uszkodzeń wątroby, wysokiego ciśnienia, drżenia mięśni, agresji, zaburzenia delikatne nastroju, lęku, uzależnienia, tak. To jest też kolejny temat, który można by poruszyć, tak, czy się uzależniamy od sterydów. Oczywiście, tak, będziemy się uzależniać od sterydów, jeśli będziemy je stosować nie w taki sposób jak trzeba, no to wiadomo, że no będziemy chcieli być, jak to się mówi, na bombie całe życie, tak? Czy jeśli kończymy cykl, to trzeba pamiętać o tym, że jeśli ktoś się nie odblokuje, tak, czyli nie uaktywni swoich naturalnych hormonów płciowych, które zostają w momencie, kiedy przyjmujemy sterydy, zablokowane, tak, czyli podajemy coś syntetycznego z zewnątrz, co może być na przykład 1000 razy mocniejsze, tak, no to trzeba pamiętać o tym, że może być przy braku odbloku. Zmęczenie, niepokój, problemy ze snem, zmniejszony popęd płciowy lub nawet w ostateczności depresja. Tak, depresja też się zdarza u sportowców bardzo często, kiedy schodzą z cyklu i nie zrobią tego, powiedzmy sobie, z głową. Tak. No i dalej. Dalej poruszmy sobie rodzaje sterydów anabolicznych. Tak. Jakie są rodzaje? Mamy bardzo dużo sterydów anabolicznych. Ja Wam powiem takie, powiedzmy sobie, nazwy niefachowe, bo łatwiej Wam będzie to zapamiętać czy znaleźć, jak kiedykolwiek byście chcieli zobaczyć w ogóle, co to jest. Tak? To mamy coś takiego jak rodzaje w tabletkach, tak? Czyli tak zwane środki oralne. To są środki chociażby takie jak halotestin, proviron, metanabol, oksandrolon, anapolon, winstrol. I oczywiście nie wymienię wszystkich, tak, bo jest ich mnóstwo. Jeśli chodzi o środki iniekcyjne, to mamy boldenon, enantat testosteronu, cypionat testosteronu, deka, NPP, czyli tak zwana krótka deka, felipropionat. Mamy propionat, czyli krótki testosteron, tak, masteron, krótki, długi, trenbolon, krótki, długi, mamy ment, mamy DHB, tak, to są, tak jak mówię, nazwy niefachowe, ale łatwiej Wam będzie o nich zapamiętać, tak?
Więc teraz tak, nie będę Wam opisywać każdego po kolei ze środków, dlatego że tych środków naprawdę jest dużo i każdy ma inne działanie. Każdy ma inny szereg skutków ubocznych i skutków tych pozytywnych, po co to w ogóle bierzemy, nie? Więc tak jak mówię, no tak tylko wymieniłem Wam pokrótce, to potrzebny by był osobny materiał, żeby tutaj bawić się w opisywanie każdego ze środków, jak działa, czy negatywnie, czy pozytywnie, tak? Trzeba pamiętać o bardzo ważnej rzeczy, tak? Czyli czy sterydy anaboliczne, a używki. Czy można stosować używki, kiedy bierzemy sterydy anaboliczne? Powiedzmy sobie to tak. Wszystko jest dla ludzi tylko z umiarem i przede wszystkim, no może nie wszystko, bo niektóre narkotyki nie są dla ludzi, powiedzmy sobie, w żaden sposób pozytywne, no i będą powodowały bardzo duże uzależnienia i problemy, i wtedy te sterydy anaboliczne będą takim, powiedzmy, złem, który się wydaje, że jest najgorszy, aczkolwiek używki są o wiele gorsze, nie? O tym trzeba pamiętać. Alkohol na pewno przy łączeniu ze sterydami, tak? Jeśli połączymy go raz na jakiś czas, tak? Nie mamy problemów przede wszystkim psychicznych w rodzinie, nie mamy problemów z jakąś dwubiegunowością, tak? Z problemów ogólnie psychicznych, tak? W rodzinie, czyli genetycznie, to powiedzmy sobie tak, picie alkoholu i łączenie ze sterydami sporadycznie na pewno troszeczkę nam bardziej zdegraduje zdrowie, ale no nie spowoduje jakichś większych problemów. Czyli to jest zasada prosta. Jeśli na co dzień nie jesteście agresywni i bez brania środków dopingujących, bez brania sterydów, piliście alkohol i nie powodowało to u Was agresji, żadnych problemów psychicznych, depresji i tak dalej, to w momencie, kiedy połączycie to ze sterydami, będzie tak samo oddziaływał, tak? Czyli po prostu nie będziecie agresywni, będzie wszystko w porządku, tak? Tylko tak jak mówię, to musi być sporadycznie. Bo jeśli to robimy często, to niestety, no ale będzie to prowadzić stopniowo do mocnej degradacji naszego organizmu, no i przede wszystkim do w pewnym momencie zniszczenia chorób psychicznych, no i chociażby, tak jak tu mam wypisane, tak? Permanentne odwodnienie organizmu, które grozi nawet zapaścią, dokuczliwe bóle w klatce piersiowej, podwyższone ciśnienie krwi, stany depresyjne, myśli samobójcze, różnego rodzaju reakcje alergiczne, problemy żołądkowo-jelitowe, tak? Więc więc tak samo mamy coś takiego jak trwałe uszkodzenie nerek. Więc no jeśli połączymy alkohol i sterydy, będziemy to robić non-stop przez długi okres czasu, no to no spodziewajmy się tego, że niestety, ale nasze zdrowie będzie masakrycznie zajechane, tak? Jeśli chodzi o narkotyki, to marihuana, na przykład przy braniu marihuany, tak, paleniu marihuany, braniu, tam ciastka i tak dalej, marihuana zaburza koordynację ruchową i naszą koncentrację, tak, więc na pewno jakoś tam będzie oddziaływało też negatywnie na nasz organizm. Mamy też opioidy jako narkotyki, tak, rzutują na ośrodkowy układ nerwowy, powodują euforię, zaburzenia apetytu, mogą powodować nawet do udaru mózgu, no i perforacji przede wszystkim też żołądka, tak? Więc tych skutków ubocznych jest bardzo dużo, więc no, co mogę powiedzieć? No przede wszystkim to, że raczej nie łączyłbym nigdy narkotyków, alkoholu i sterydów, tak? Czyli trzy rzeczy, które jak połączycie, to będzie masakryczna destrukcja naszego organizmu. Dobra, no to lecimy sobie dalej, tak? Trzeba tutaj też podsumować ogólnie, kto powinien, nikt nie powinien, od tego trzeba zacząć, brać sterydy, ale są one stosowane. Po co one są w ogóle stosowane? Tak? Sterydy anaboliczne są stosowane głównie po to, żeby wyciągnąć z naszego organizmu coś ponad normę, tak? Czyli osiągnąć mega moc, większą siłę, większą wydolność, lepszą rozbudowę masy mięśniowej, lepszą redukcję tkanki tłuszczowej, tak? No powiedzmy sobie wprost, no to jest wejście na wyższy level. Kiedy się je stosuje? Stosuje się przede wszystkim, tak? W momencie, kiedy jesteśmy już w
tak zwanym sztosie, czyli takim maksie, który wyciągamy z naszego sportu, tak? Czyli uprawiacie sport i powiedzmy, jesteście kulturystami. Jak jesteście kulturystami i no przede wszystkim też zawodowymi, no przydałoby się, no jeśli ktokolwiek sięga po takie środki, no to powinien sięgać tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy no startuje w zawodach, tak? Wiem, że stosują to różnego rodzaju osoby, tak? I nie startują, no to wiadomo, trzeba wiedzieć, z czym to się wiąże, no i że powoduje destrukcję naszego organizmu zawsze w jakimś stopniu. Im mniejsze dawki, tym mniejsza destrukcja, tak? A wiem, że dzisiaj po prostu stosują ludzie dawki masakryczne i no i później no nie dziwmy się, tak, że są różnego rodzaju problemy, zaburzenia i ogólnie no destrukcja naszego organizmu. Jeśli stosujemy, no przede wszystkim powinniście znać podstawy dietetyczne, tak? Wyciągnąć z diety, z treningu siłowego maksa, czyli trenujecie bardzo dobrze, trenujecie regularnie, trenujecie z sensem przede wszystkim, tak? Progresujecie cały czas, tak? Do tego trzymacie dietę, dieta jest trzymana na 100%, suplementujecie się, tak? Wasz organizm jest idealny, tak, można by powiedzieć. Idziecie na badania, robicie badania, jest wszystko pięknie, tak, wszystko na zielono. Wtedy na przykład decydujecie się i to decydujecie się tylko i wyłącznie w momentach, kiedy dopiero stanie wszystko w miejscu, tak, czyli wyciągniecie maksa z naszego organizmu. Wtedy wchodzimy na wyższy level i wtedy stosujemy środki dopingujące, tak, czyli no przede wszystkim sterydy anaboliczne. Zaczynamy od jak najmniejszych dawek, tak? Po co mamy wchodzić na wysokie dawki, kiedy trzeba będzie za jakiś czas je zwiększać, 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 jeśli chcecie osiągać więcej, 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 tak? No to jak zaczniecie od dużych dawek, no to od razu macie tak naprawdę cały potencjał, który macie w swoim organizmie, w swoich mięśniach, no to zostaje po prostu od razu zaburzony, nie? Więc no uważam, że przede wszystkim no stosować tylko i wyłącznie, kiedy wyciągniemy tego maksa z naszego organizmu, wtedy można spróbować, tak, zobaczyć jak wasz organizm reaguje na to, bo tak jak mówię, jeśli macie jakieś tam problemy zdrowotne, wasze badania nie wychodzą w porządku, to znaczy, że coś robicie nie tak, jeśli macie predyspozycje genetyczne do różnego rodzaju na przykład raka, tak, chociażby raka wątroby, raka nerek, tak, to no nie oszukujmy się, no bardzo jest duże ryzyko, że to po prostu przyspieszycie, tak, to tak samo jak macie palacza, który, u którego umarło większość rodziny na, z powodu raka płuc, nie, no i taki palacz paląc przyspiesza, można powiedzieć, że swój wyrok, nie, nie jest powiedziane, że tak będzie, ale tak jak mówię, no przyspiesza, tak, więc jeśli mamy jakieś predyspozycje, no to starajmy się raczej nie stosować środków dopingujących sterydów, tak? Mamy coś takiego jak terapię hormonalną. Trzeba o tym pamiętać, tak? Bo co to jest terapia hormonalna? Terapia hormonalna to jest branie testosteronu w dawkach bardzo małych. Dawki bardzo małe. Co oznaczają dawki małe? To jest na przykład 100 mg testosteronu podawanego, powiedzmy sobie, w zastrzykach raz w tygodniu. Co nam to daje? Jeśli zbadacie się i poziom testosteronu jest dosyć niski, jesteście no nawet nie tyle po 30-40 roku życia, bo teraz młodzież ma niski poziom testosteronu, niestety z powodów naszych czasów. Testosteron młodzieży bardzo zaczyna spadać, z roku na rok jest on niższy w młodszym wieku, więc no powiedzmy sobie dla każdego, jeśli poziom testosteronu jest niski, to go po prostu podwyższamy, nie wyskakujemy ponad normę, nie jest to tak zwana bomba, tylko jest to TRT, czyli terapia hormonalna zastępcza, tak? Zastępujemy po prostu testosteron, który jest naturalnie niski, testosteronem syntetycznym, który będzie wysoki. Norma, jeśli chodzi o testosteron całkowity, to jest od bodajże 40 albo 50 do 900 tysiąca, tak? Więc utrzymujecie go przez cały tydzień czasu na poziomie 900 tysiąc, nie? I to robicie przez cały czas. To jest terapia hormonalna. No i wtedy, oczywiście, jakie są tego zalety?
obniżenie poziomu tkanki tłuszczowej, zwiększenie masy mięśniowej, większa pewność siebie, mniejsze ryzyko raka prostaty, większe libido i witalność, mniejsze poziomy zmęczenia, zwiększenie regeneracji, poprawa pamięci i funkcji poznawczych, mniejsze ryzyko osteoporozy, otyłości, cukrzycy i praktycznie każdych chorób, nie? Więc wysoki poziom testosteronu u facetów, pamiętajmy o tym, jest pożądany, tak? Jest pożądany i poprawia jakość życia tak naprawdę, nie? Jeśli chodzi o wady, wady tak naprawdę są minimalne. Te wszystkie wady, które mam, skutki uboczne, które Wam wymieniłem wcześniej, tak? Czyli tutaj, jak mówiliśmy już Wam mówię, o na przykład problemach sercowo-naczyniowych, tak, o trądziku, zatrzymaniu wody w organizmie i tak dalej, jeśli jest to przeprowadzone odpowiednio, to te skutki są minimalne albo prawie zerowe, nie? Nawet bardzo często zdarza się, że ludzie są na terapii hormonalnej przez całe życie, nie? No i jak są przez całe życie, to czują się zajebiście, tak? Czują się zajebiście i pomaga to w funkcjonowaniu naszego organizmu. Oczywiście pamiętajmy też o tym, że terapia hormonalna to nie zastępuje nam przede wszystkim diety, nie zastępuje nam treningu dobrego, tak? Jedynie wspomaga go, tak? Więc pamiętajmy o tym, że to nie jest zastąpienie, więc jeśli, mówiąc brzydko, no chlejecie codziennie, tak? Pijecie alkohol, czy bierzecie narkotyki i one Wam psują cały organizm, no to niestety testosteron tego nie naprawi. To nie jest magiczny środek, który tak pstryk po prostu nam poprawi całe zdrowie. Jedynie on może nam, tak jak mówię, pomóc, wspomóc to, kiedy się dobrze odżywiacie, kiedy jest wszystko w porządku, wasze badania wychodzą ok, ale się czujecie nadal źle, bo macie niski poziom testosteronu. W takim wypadku, jak zastosujecie terapię hormonalną, to będzie takie boom. Będziecie po prostu jak młody bóg, nie? Jeśli macie problemy z libido na przykład, tak, no to automatycznie, no biorąc taki testosteron, podnosząc poziom testosteronu, wasze libido będzie wysokie, nie? Więc tak jak mówię, no trzeba to robić z głową i zazwyczaj jest to stosowane przez lekarzy bądź odpowiednie placówki, które się tym zajmują, nie? W Katowicach bodajże Vigor Point chyba, z tego co pamiętam, zajmuje się czymś takim. Warto jest pojechać, wydać troszkę większe pieniądze i zrobić to z głową, tak? Albo po prostu robić to pod nadzorem osoby do tego wykwalifikowanej. Nie tak sobie po prostu, a cyknę sobie testosteronik, nie? No bo jak sobie cyknie ktoś testosteronik, to może się okazać, że po prostu będzie więcej strat niż pożytku, nie? Dobra, dalej. Jeśli chodzi o zażywanie, kiedy zażywanie sterydów jest bezpieczne, tak? Nigdy nie jest bezpieczne. O tym trzeba pamiętać, tak? To są środki farmakologiczne. Jeśli robicie to z głową, to obniżacie skutki uboczne. Jesteście w stanie nawet gdzieś tam, powiedzmy sobie, tak zminimalizować te skutki uboczne, że ich nie odczujecie za bardzo, nie? To jest chociażby, no, kiedy ja jestem w okresie masowym, tak? To moje badania wychodzą gorzej zazwyczaj, bo wtedy nie trzymam miski w 100%, zazwyczaj, tak? Źle się gdzieś może prowadzę, wtedy badania mi wychodzą nie ok. A teraz przed zawodami, gdzie stosuje się dosyć dużo środków różnego rodzaju, badania wychodzą pięknie. No to teraz odpowiedzmy sobie, czy te środki aż tak psują nasze zdrowie. Czy nie robi tego alkohol, używki, złe prowadzenie się, zła dieta, brak treningu, brak ruchu? Bo tutaj macie odpowiedź jasną, tak, że po prostu środki oczywiście psują nam zdrowie, tylko w mniejszym stopniu na pewno niż używki i złe prowadzenie się, nie? Więc tutaj macie odpowiedź na to pytanie. Warto poruszyć też temat, który często się mnie ludzie pytają, legalność sterydów anabolicznych, tak? Sterydy w Polsce, dzięki Bogu, są legalne. Tak? Są legalne, czyli możecie używać, nikt Wam tego nie zabroni, tak? Nikt Wam nic z tym nie zrobi. Nie możecie jedynie wprowadzać gdzieś tam do obrotu sterydów, ale jeśli chodzi o stosowanie, śmiało możecie stosować, nikt Wam tego nie zabroni, tak?
Są tego oczywiście plusy i minusy, bo każdy, kto stosuje, tak jak już mówiłem, nie startując w zawodach, tylko po prostu tak dla siebie, no to tak jak mówię, no dla siebie to najlepiej to jest stosować terapię hormonalną, tak? Chyba że ktoś już wchodzi na ten wyższy level, a prowadzi go ktoś, kto jest wykwalifikowany w tej dziedzinie i jest w stanie zminimalizować te skutki uboczne na maksa, no to okej, tak? Mogę to gdzieś tam zrozumieć, tylko teraz kwestia jest taka, że trzeba przedstawić takiej osobie, jakie są skutki uboczne, co się może dziać z organizmem, tak? Czy jesteśmy w stanie później go doprowadzić do normy, tak? Czy przede wszystkim, no, co tam się może stać, nie? Więc tak jak mówię, nie? Warto poruszyć temat problemów psychicznych, a środków dopingujących, nie? No, przede wszystkim, tak? Problemy psychiczne, głównie, tak jak mówiłem, jeśli mamy genetycznie duży problem, znaczy genetycznie mieliśmy problemy, jakieś tam schizofrenie czy inne choroby, no to powiedzmy sobie tak, no sterydy mogą je odrobinę przyspieszyć, tak? Zawsze mogą oddziaływać na nasz organizm negatywnie i no nie oszukując, no nie warto w to brnąć, tak? Jeśli macie już problemy przed wejściem na jakikolwiek cykl, to zastanówcie się 10 razy, czy w ogóle warto poruszać to, nie? Bo możecie swoje zdrowie zepsuć do końca. Ale no przede wszystkim spójrzmy na to, jak oddziałuje nie doping, tylko właśnie, no, znaczy to w sumie doping, tak? Czyli narkotyki i alkohol. Bo on oddziałuje na nasz organizm o wiele bardziej negatywnie niż no, środki dopingujące typu no, sterydy anaboliczne. Więc no, tutaj musimy się zastanowić przede wszystkim, czy warto w ogóle. Jeśli wchodzicie, tak jak mówię, na jakikolwiek cykl, to najlepiej to by było, jeśli startujecie w zawodach i chcecie osiągnąć jakiś tam wysoki poziom. No i oczywiście wiadomo, no, niestety, ale wiąże się to w niektórych sportach z kontrolami antydopingowymi, gdzie możecie po prostu zostać uwaleni na długie lata, dostać karę finansową i na tym się tak naprawdę może skończyć przygoda z dopingiem. Więc tak, podsumujmy sobie ogólnie cały temat dopingu. Stosujemy go, jeśli przede wszystkim wchodzicie na mega wysoki level, umiecie trzymać dietę, do tego potraficie trenować, macie osobę wykwalifikowaną, która was będzie prowadzić w tym kierunku, wtedy tak, możecie spróbować, tak? No i trzeba zdać sobie sprawę z efektów ubocznych, które na pewno gdzieś tam w naszym organizmie wystąpią w mniejszym bądź większym stopniu, nie? Druga rzecz, jeśli wchodzimy na cykl, musicie się badać, tak? Badamy się co 3, co 4 miesiące, sprawdzamy nasze parametry, tak? Morfologię, sprawdzamy próby wątrobowe, sprawdzamy kreatyninę, tak? Czyli nerki całe ogólnie powinniśmy sprawdzić. Sprawdźmy sobie EKG i echo serca raz chociaż na rok, żeby zobaczyć, czy to serducho prawidłowo funkcjonuje i pracuje, tak? Sprawdźmy sobie poziomy naszych hormonów w organizmie, tak? I dopiero w sytuacji, no i przede wszystkim też lipidy, tak? Czyli cholesterol. Jeśli macie tendencję do wysokiego cholesterolu, to albo leki musicie stosować, albo po prostu odpowiednia dieta, trening i no, obniżać te wyniki. Więc no, musicie mieć, mówiąc wprost, dobre badania, żeby w ogóle pomyśleć o wejściu na jakikolwiek cykl. Ale no powiedzmy sobie tak, problemy psychiczne tylko i wyłącznie występują w sytuacjach, kiedy mamy predyspozycje genetyczne i łączymy to z innymi używkami. Nie ma czegoś takiego, że wchodzicie powiedzmy na środki dopingujące, na środki anaboliczne, tak? Na sterydy anaboliczne i nagle bum, coś wam się pomiesza w głowie. Nie, po prostu tak naprawdę bardziej bym powiedział, że zwiększacie swoje problemy, które macie na co dzień. Czyli jak na co dzień jesteście agresywni, to będziecie bardziej agresywni. Jeśli na co dzień jesteście oazą spokoju, to będziecie spokojni. Jeśli na co dzień macie jakieś depresje, to na cyklu może wyjść tak, że macie większe depresje, nie? Więc tak jak mówię, no tutaj trzeba się zastanowić nad tym, czy w ogóle warto stosować. No, bo czasami może być to granie warta świeczki, gdzie no niestety, ale
no, zepsujemy sobie zdrowie, życie, tak. Co mogę Wam więcej powiedzieć? W sumie to praktycznie wyczerpałem temat, jeśli chodzi o środki dopingujące. Więc jeśli możecie, to zasubskrybujcie kanał, kliknijcie tam dzwoneczek, łapkę w górę. No i będę nagrywał więcej filmików, jeśli się to Wam spodoba. Dziękuję za wysłuchanie. Na razie.